Algorytm RODM został stworzony przez torunianina Jana Kotlarza, członka polskiego oddziału Stowarzyszenia Mars Society w ramach pracy dyplomowej z matematyki. Jego zastosowanie umożliwia obejrzenie z bliska wybranych rejonów Marsa, a także stanowi dużą pomoc dla naukowców badających jego niewielkie obszary. Jest wykorzystywany przez Uniwersytet w Bernie, przez jednostkę ESA, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej, właśnie do modelowania powierzchni Marsa. Jest także wykorzystywany przez pracowników NASA, którzy pracują na Uniwersytecie w Arizonie. Tam dzięki szybkim komputerom rzeczywiście te wizualizacje, które powstają, są bardzo spektakularne i bardzo, bardzo dokładne. Także oglądając to, tak naprawdę mamy wrażenie, że oglądamy zdjęcia bezpośrednio wykonane z powierzchni Marsa. Algorytm stworzony przez torunianina został nominowany w kategorii Odkrycie Naukowe Roku przez magazyn National Geographic. Jest torunianinem, także ja bardzo zachęcam Państwa do głosowania na niego, ponieważ jest to plebiscyt z udziałem publiczności. Głosowanie odbywa się poprzez wysyłanie SMS-ów na numery podane na stronie travelery.nationalgeographic.pl. Algorytm powstał w oparciu o zdjęcia wykonane przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter, która krąży wokół planety.